Pani Grażyna pyta, kiedy Sejm zajmie się ustawą o wieku emerytalnym i czy wejdzie w życie w tym roku? To jest ustawa przygotowana przez Kancelarię Prezydenta. Tak, to jest ustawa złożona przez pana prezydenta. Z tego, co, jeżeli się nie mylę, to już w tym tygodniu ma być wysłuchanie publiczne tak. Do tej ustawy, więc chciałabym, żeby ta ustawa weszła jak najszybciej, bo to jest ustawa, na którą czekają Polacy. Ustawa bardzo ważna. Czuje pani, że ona może wejść w życie w tym roku? Albo wie pani? Nie, chciałabym, żeby parlament pracował nad tą ustawą szybko. Bo a propos jeszcze przywilejów, czy w ogóle emerytur i wcześniejszych emerytur, pan Mariusz pyta, jaka jest opinia pana prezydenta na temat wcześniejszych emerytur uprzywilejowanych grup zawodowych? W tym momencie mamy taką sytuację, że funkcjonuje ustawa o emeryturach pomostowych przyjęta przez parlament. Natomiast, i to jest prawem obowiązującym, część ustaw likwidujących, tak jak to pan nazwał, przywileje, bym wolała powiedzieć uprawnienia co niektórych zawodów, zostało również ograniczone w poprzedniej kadencji parlamentu przez Platformę Obywatelską i PSL. Pan prezydent, wsłuchując się w głos Polaków, złożył ustawy o skracające ten wiek przejścia na emeryturę, ale nie tylko skracające, dające Polakom wybór, czy chcą pracować krócej, czy chcą pracować dłużej. Ale możliwość kontynuowania zatrudnienia jest prawem pracownika, czy możliwość przejścia na emeryturę jest prawem pracownika. Ale uważa pani, że jeśli chodzi o uprawnienia, nie przywileje, jeśli chodzi o uprawnienia do wcześniejszych emerytur dla kilkunastu, kilkudziesięciu grup zawodowych, to tu warto jeszcze coś zmieniać, czy nad tym się nie warto zastanawiać? Oczywiście zawsze można analizować, natomiast pamiętajmy, że wprowadzając ustawę o emeryturach pomostowych, wprowadzająca tą krótszy czas pracy dla zawodów czy prac wykonywanych w szczególnym charakterze lub o szczególnym znaczeniu, no, nastąpiło dość mocne ukrócenie tych uprawnień. Natomiast każdy zawód czy każda praca wykonywana była dokładnie badana. Mamy w Polsce coś takiego jak Centralny Instytut Ochrony Pracy, który na bieżąco monitoruje te prace o szczególnym znaczeniu lub szczególnym charakterze. No tak, ale czasami są też decyzje polityczne dotyczące na przykład służb mundurowych i tutaj ciężko powiedzieć, czy to I z tego, co pamiętam, tutaj nastąpiło... Z 15 do 25 wydłużenie tego okresu pracy. Pan Adam pyta, czy pana prezydenta nie zastanawia, dlaczego wydziały prawa najbardziej znaczących uniwersytetów w kraju, między innymi warszawski czy jagielloński, zgłaszają sprzeciw wobec jego działań w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Nie chciałabym w tym momencie komentować tego, co robią wydziały prawa. Jest to ich decyzją. Tak, wydały takie oświadczenia. No, nie będę tego komentowała. Sama jestem prawnikiem, więc tutaj nie będę komentowała tego, co by wydziały prawa. Pan Krzysztof pyta, czy prezydent kiedykolwiek zawetuje jakąś ustawę, gdy rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość? Jeżeli będzie niekonstytucyjna lub jeżeli będzie szkodziła Polakom, ja mam nadzieję, że Sejm takich ustaw nie będzie podejmował, no to wtedy pan prezydent skorzysta ze swojego uprawnienia. A jest pani przekonana, że w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie podjął takiej decyzji? Łamiącej konstytucję właśnie? Na przykład nakazując Trybunałowi orzekanie większością 2/3, podczas kiedy w konstytucji jest napisane, że trzeba orzekać większością głosów w Trybunale? Nie ma określonego w konstytucji, w jaki sposób, jaki to jest. Konstytucja mówi dokładnie, że jest 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podejmują decyzje. Ustawa doszczegółowuje. Nie, ale jest napisane w konstytucji, że decyzje Trybunału czy orzeczenia Trybunału zapadają większością głosów. Jaką? No jest napisane większością głosów, ale w konstytucji wielokrotnie jest napisane, jaka jest większość głosów, jaka jest większość 2/3, jaka jest bezwzględna większość głosów. Tutaj jest napisane większością głosów. Więc pan redaktor postuluje doprecyzowanie konstytucji. No myślę, że jak będzie jakaś debata konstytucyjna, może warto byłoby się pochylić nad doprecyzowaniem konstytucji. Nie, uważam, że konstytucja tu jest precyzyjna. No tak jak mówi, jak się ustawy przyjmuje większością głosów, tak samo mówi, jak w tej sprawie orzeka Trybunał. No, to nie jest tak, że większość głosów jest pojęciem prawnie zagadkowym. No, większość głosów może być zwykła, większość bezwzględna, większość tak, kwalifikowana, tych większości możemy kilka jeszcze wymienić. Ilekroć jest to inna większość, ilekroć konstytucja to pisze. Natomiast w tym momencie to jest moim zdaniem, zdaniem pana prezydenta nie została złamana konstytucja. Czy jeszcze jest pytanie, co jest z kapitułą Orderu Orła Białego?
co się dzieje? Bo tam jest tak, że Andrzej Duda i reszta wakaty. Kapituła Orła Białego będzie w najbliższym czasie. No nie chcę, no w przeciągu powiedzmy miesiąca będzie uzupełniona, tak żeby mogła sprawnie funkcjonować. Ale czy wszyscy członkowie tej kapituły wystąpili z niej? Bo są zagadki, co się stało z Jerzym Buzkiem i z Krzysztofem Pendereckim. Zarówno pan Jerzy Buzek i pan Penderecki zrezygnowali z udziału czy uczestnictwa w kapitule Orła Białego, pisząc w piśmie, że oddają się do dyspozycji pana prezydenta. Pismo było napisane w taki sposób bardzo miły, że chcą dać szansę panu prezydentowi do realizowania jego wizji polityki odznaczeniowej. I prezydent uznał, że oni powinni zniknąć z kapituły. Bo to, rozumiem, była decyzja prezydenta. Czy ich decyzja? To była decyzja członków kapituły. To pani powiedziała, że oddali się do dyspozycji tak jakby to... Natomiast decyzją prezydenta będzie powołanie nowej kapituły, a będziemy chcieli, żeby ta kapituła była powołana w taki sposób ciekawy, może tak to w tym momencie nazwę. I jak będziemy znali skład tej kapituły ostateczny, będziemy Państwa o tym informować. Ale rozumiem, że wszyscy ci członkowie, którzy poza panem prezydentem byli, sami złożyli rezygnację tak z członkostwa kapituły Tak, sami złożyli rezygnację. A pismo pana Buzka i pana Pendereckiego było jednym pismem, czy to były dwa osobne pisma? Jednym pismem. Aha, Jerzy Buzek i Krzysztof Penderecki złożyli. I rozumiem, że widoki na skompletowanie... Mam nadzieję, że się nie pomyliłam chyba jednym pismem. Że widoki na skompletowanie nowej kapituły są optymistyczne. To znaczy niedługo ją zobaczymy. Nie, no chcemy tą kapitułę powołać dosyć szybko. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy po potyczkach z Trybunałem Konstytucyjnym, innymi ustawami, przy tej atmosferze politycznej, którą mamy w ostatnich tygodniach, pan prezydent planuje skierować jakiś inny przekaz do centrowych wyborców? Pan prezydent cały czas prowadzi swoją politykę, tak jak to pan zauważył, w sposób otwarty. Znaczy ja tylko powiedziałem, że taka miała być. Czy ona jest otwarta, to już do oceny zostawiam. Jest aktywny, spotyka się z różnego rodzaju przedstawicielami różnych grup, różnych środowisk. Oczywiście w tym momencie to, żeby działalność czy aktywność pana prezydenta była zauważana, to jest również zadanie mediów i o to byśmy też prosili, żeby to, co robi pan prezydent, żeby było zauważane. Pan prezydent prowadzi bardzo aktywną politykę zagraniczną. W poniedziałek będzie w Brukseli, będzie rozmawiał na tematy związane no między innymi z tegorocznym szczytem NATO, który jest bardzo ważnym wydarzeniem. Jestem absolutnie przekonany, że wizyta pana prezydenta w Brukseli zostanie szeroko odnotowana i będziecie jeszcze państwo prosili, już nie mówcie o tej wizycie w Brukseli. Ale też, panie redaktorze, no pamiętam inne wizyty pana prezydenta, które tak średnio się dotarły do odbiorców, czyli do Polaków. Wizyta w Chinach na przykład. No wizyta w Chinach, ale nawet inne, czy na przykład goszczona przez pana prezydenta para belgijska. Jakoś media bardzo tak pobieżnie do tej wizyty przywiązały uwagę. A czy było tak, że kamery mogły wchodzić na spotkania pana prezydenta z parą belgijską? Oczywiście jest coś takiego, co się nazywa zawsze foto-op. Nie zawsze, bo czasami jest tak, że jest na przykład oficjalna kolacja, gdzie nie ma foto-op. No, ja ze swojej kariery reporterskiej doskonale pamiętam takie sytuacje, kiedy media nie mogły wchodzić na jakieś spotkania, zwłaszcza właśnie z parami królewskimi. To był zawsze problem. Więc nie wiem, czy tym razem, że tak powiem, była materia, materia była, tylko czy media mogły do tej materii dotrzeć. Znając panie redaktorze, media i dziennikarze, myślę, że zawsze byłaby szansa na to, żeby uzyskać informacje i przekazać tę informację. No ale to jaki był efekt wizyty pary królewskiej Belgii? No to panie redaktorze, no to teraz możemy rozmawiać oczywiście bardzo długo. Nie, no bo w tym sensie, że media przekazują informację, no, która jest jakoś konkretna, tak? No po wizycie ustalono to i to, albo padła deklaracja taka i taka. To jaka padła panie, tutaj deklaracja? Panie redaktorze, no wrócę na sekundkę do Chin, tak? Bardzo ważne umowy dotyczące jednego pasa, jeden szlak, jeden pas. Bardzo ważne umowy, bardzo ważne deklaracje ze strony chińskiej. No a przypomnijmy, co było takim zajawką w niektórych stacjach telewizyjnych, jeżeli chodzi o wizytę w Chinach.
Co było? Chiński mur, tak? A, to ślizganie się na chiński mur. A nikt nie spojrzał na wymiary ekonomiczne, gospodarcze tej wizyty. A jeśli chodzi o wizytę pary belgijskiej, to jakie były wymiary? Ale oczywiście tutaj również współpraca na Polska-Belgia. Bardzo, bardzo istotna. I taki komunikat media powinny po tej wizycie wystosować do społeczeństwa. Nie, panie redaktorze, oczywiście możemy się śmiać ze wszystkiego. Nie, i możemy państwo mówicie o mediach, ja naprawdę często znam kulisy tego, jak powstają informacje medialne i to naprawdę nie jest tak, że ktoś tu ma jakiś zapis, że wizyty pary belgijskiej u prezydenta nie pokazujemy. No tylko na przykład nie ma żadnej możliwości sfotografowania tej wizyty albo jest oficjalna kolacja, na którą się mediów nie wpuszcza. Panie redaktorze, oczywiście można wszystko zawsze tłumaczyć, natomiast każda wizyta zagraniczna opiera się na pewnego rodzaju agendzie, na pewnego rodzaju określonych tematach spotkania i rozmowa z królem Filipem dotyczyła bardzo ważnych spraw. Po pierwsze współpracy zagranicznej Polska-Belgia, ale również tymi tematami, które w tym momencie dotyczą bardzo, bardzo poważnych problemów, które dotyczą Polski, ale również Europy. Uchodźcy, migracja. To są tematy, o których rozmawia się. Nie. Możemy kontynuować. Nie możemy, nie. Tylko pani się kończy czas, a tak, że tematy są bardzo ważne, o których się rozmawia, tylko media zawsze poszukują i czekają na jakiś... Na sensację, tak? Nie, na sensację. Na komunikat. No ustalono to i to. No boję się, że przy całym szacunku dla obu postaci, bo to nie o to chodzi, tylko że akurat uprawnienia króla Belgii i prezydenta Polski są takie, że zapewne nie zapadło ustalenie, które byłoby czymś, co media nazywają newsem. No to podważa pan uprawnienia prezydenta. Prezydent jest osobą, która współdziała z rządem w zakresie polityki zagranicznej i polityki między innymi dotyczącej obrony, więc... To dlatego pytam, co ustalono podczas tego spotkania. Więc panie redaktorze, to co zazwyczaj, czym innym jest dla mediów news, a czym innym jest ważne spotkanie polityczne. A to się zgodzimy, tylko media potrzebują tego newsa, a nie ważnego spotkania politycznego. Myślę, że może szkoda. A może szkoda. Kondycji mediów. Znaczy, nie chcę rozmawiać o kondycji mediów, tylko tutaj myślę, że trochę nam się rozjeżdżają stanowiska. Co innego news, co innego ważna informacja czy ważna deklaracja. No tak. Ale tu ważnej deklaracji właśnie też nie pamiętam. Chyba, że była jakaś ważna deklaracja, którą media przegapiły. To panie redaktorze, no to wróćmy do tego tematu. No to właśnie, to była jakaś deklaracja po tym spotkaniu? Oczywiście, o wspólnych relacjach Polska-Belgia, o wspólnym szukaniu rozwiązań tych bardzo ważnych problemów, typu migracja, która dotyczy wszystkich państw, szczególnie Europy Zachodniej. To na długą dyskusję, czy taka deklaracja zmienia coś? Widzę, że pan redaktor złapał temat i pan redaktor zdążył. Ja podam jako przykład. Jestem od 24 lat już dziennikarzem i naprawdę mam jakąś tam wiedzę na temat tego, jak wyglądają media i na temat tego, czy media manipulują w tej sprawie albo coś celowo zaciemniają, materii, o której mogłyby powiedzieć. Ale ja tego nie powiedziałam, panie redaktorze. I co innego, kiedy mówimy o mediach komercyjnych, które kreują same swoją politykę, a co innego, kiedy mówimy o mediach publicznych, które powinny wykazywać się pewnego rodzaju misją i informowaniem, czy informacją społeczeństwa. To tu się zgodzimy, że misja mediów publicznych i prywatnych jest nieco inna. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że doszliśmy do tego zdania. Dziękuję bardzo.